Widłami jeszcze chcesz dostać? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj wracamy na granicę. Ajajaj, niedobrze, uciekł mi więzień, to nie tak, że zostawiam całe więzienie otwarte, żeby oni uciekali. Wcale nie jestem agentem niczyim, żeby nie było. Także witam was w kolejnym odcinku Contraband Police. Jeżeli odcinek wam się spodoba, ja tylko przypomnę, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Możecie wpaść też na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A teraz dostaliśmy informację, towarzyszu komendancie, komediancie. Miałem dużo szczęścia, że trafiłem właśnie na ciebie. Dowiozłem towar dosłownie w ostatniej chwili. Mam nauczkę, żeby już więcej nie zabawiać się z panienkami na trasie. Gdyby nie ty, pewnie trafiłbym na bruk. Równy z ciebie gość, dorzucam kasę za pomoc. Serdecznie pozdrawiam, Tadeusz Szar. Tadeusz Szar. Dobra, no kaska dla mnie. Dziękuję. Łapóweczka tego typu. No dobra, przynajmniej nie będę stratny w tym momencie, żeby nie było. Towarzyszu komediancie, witam. Dzień dobry, witam. Poproszę twoje dokumenty. Dzięki, kolego. I lala. Co my mamy do zrobienia? Numer rejestracji OAE, to nie to. 48 lat, kagastam i czarny. Wiek sprawdźmy, pański, to nie to. Kagastam, czarny, wiek, to się nic nie zgadza raczej, dobra. Arslan Fadel, Arslan Fabel. Już nie pasuje. Tak szybko znaleźliśmy na niego papiery. Czy to jest Azar V? Sprawdźmy to. Azar V. To jest Azar V 2890. Sprawdzamy pańską wagę. 2890 by się zgadzało. Proszę pana, TPB 2040 AB. Zgadza się. Skrzynia leków, tego jeszcze nie wiem. Ja, to się też nie zgadza już, panie. Dobra. Jeżeli chodzi o stan pańskiego pojazdu, określiłbym go jako wzorowy? Na to wychodzi. Wzorowy, no tylko trzeba rozładować towar, bo inaczej, kurczę, nie zliczę, czy jest wszystko w porządku. Ja jestem strażnikiem naprawdę dobra, więc ja takich zwykłych przemytników przepuszczać na pewno za nic nie chcę. Skrzynia mydła 2, ja tylko tych, którzy walczą o nasze państwo przepuszczam. Beczka oleju 3, worek z cementem 4. No dobra, ale teraz nie są handlowe czasem te obostrzenia, dokładnie. Żywność 6 może być, tu nie ma żywności. Chemikalia 4. A to wszystko to są chemikalia, więc kolega w ogóle leci za regulacje wjazdowe jeszcze. A ze zdjęcia? Ze zdjęcia jest podobny, powiedzmy. Także jeżeli o to chodzi, to proszę pana, już tutaj panu wrzucamy. Panie Maksimow, proszę zwrócić tam ładunek dla kolegi. I ten. Pyk. Dzień dobry. To wszystko odrzucamy pańską próbę przejazdu przez granicę. Do widzenia, have a nice day. Sayonara, naura, gościu, palotę. Kolejny poproszę. No. O kurczę, kolega już tak, przebita opona. Brak zderzaka przedniego. No i chyba tylko tyle. Dzień dobry, poproszę dokumenciki. Dobrze, dziękuję. Amir Ganbat, Amir Ganbat, Amir Ganbaf. Nie pasuje mi, kolego. Nie. 4240. 4240, no nieźle. 420. Z mordy, żeś pan niepodobny jest. Od razu brak zderzaka. Wybita szyba, nie wiem, ale przebita opona na pewno. Bitej szyby nie widzę, co prawda. Co dalej możemy sprawdzić? 17 czego? To jest, nic tu nie chcę sprawdzić. 17 czerwca, 1 grudnia.
48 lat to nie ma, ale jest z Republiki Kazachstanu, więc i tak trzeba będzie samochód cały sprawdzić. SNM, o właśnie, rejestracja jeszcze. SNM 806 WO, dobra, to by się zgadzało. OAE, czy DAE, OAE, DAE, jeden ciul. Republika Kagastamu, on może i tak być przemytnikiem. Ludzie z Republiki Kagastamu po prostu są zapisani na naszej liście jako ktoś, kto może zostać tym przemytnikiem. O, tu jest brakująca karoseria, jeszcze jeden. Tak, by the way. Jednak jedna rzecz dodatkowa jeszcze, brakowana karoseria tutaj wchodzi. Aczkolwiek ja nie widzę, żeby on coś przewoził, nie? Tak naprawdę. Ja tu nic nie widzę, no chyba, że w środku coś przewozi jeszcze. Tam jest apteczka tylko. Tu nic nie widać, tu nic nie widać. Nie no, kolega po prostu nie przejeżdża i tyle. Odrzucamy jego wniosek o przejazd przez granicę i lecimy dalej, no. W teorii to i tak byśmy nie wiedzieli, czy on jest przemytnikiem, jeżeli byśmy go teraz puścili, nie? Także kij wie, kij wie. Dobra, jedź pan już stąd, bo nie zdzierżę zaraz. Jedź, chopie. Palotę, tu, na ciebie. Ogarnij się na następny raz. Perfekcyjna kontrola, dobra. Masz, tylko oddaj. No, z jakimś szacunkiem tutaj do mnie podejść, panie. Aman Ayat, Aman Ayat, Aman Ayat. Azar V, to by się zgadzało od razu. Sprawdźmy wagę pojazdu. 2080, to się zgadza. OAE. Dobra, mamy go. On jest przemytnikiem. To nie jest DAE, tylko OAE, 100%. Mówię wam. Mówię wam, widzowie. Przemytnik, a jak? Mamy gościa. Nie wejdziesz do pojazdu, nie? Weź te kasy i się odczep. Kolego, tak to nie działa. Myślisz, że na kogo ty trafiłeś? Chłopie, ze mną nie masz szans, jeżeli chodzi o przejazd przez granicę. Ja cię nie puszczę, typie. Dobra. Dobra, kolego, trafiasz do więzienia. Kolego, jesteś aresztowany, ale pamiętaj, ja nie zamykam w ogóle niczego. Celi więziennej nie zamknę, drzwi zostawię otwarte. Panie Aman Ayat, pamiętaj, walczymy, krwawa pięść, dąż do krwawej pięści, walczymy o wolny Akaristan. Także proszę cię, stary, zastanów się i ucieknij. Bla, bla, bla. No dobra, sprawdzamy ten pojazd jeszcze, kurczę. Ile chłop tutaj tego zakitrał, nie? Masakra, masakra. Moi posterunkowi. Nie ma wolnego miejsca? O kurczę, ja faktycznie mam tyle kontrabandy, że to wciul. I no to mi nie jest potrzebne. Ja mam jeden magazynek tylko do pistoletu maszynowego. Mi został? Faktycznie, tak może być w sumie. Jest taka szansa. Dobra, fałszywe pieniądze trochę odłożę. No tak, bo ostatnio się strzelałem, a nie robiłem tego. Nie dozbroiłem się w międzyczasie. Dobra, tutaj najprostsze miejsce w ogóle. Tu jak rozumiem nic nie ma. Podsufitka w miarę czysta. Tutaj nic nie widzę, tu nic nie widzę. Tutaj. Dobra, są kolejne pieniądze. Tu nic, tu chyba nic. Tutaj chyba też już nic nie może być, nie? W środku. W czymś takim. Nie no, wydaje mi się, że mamy wszystko. Także proszę to posprzątać. A my wracamy do zgarniania ludzi na granicy. Dzień dobry, dziękuję. Proszę bardzo, następny kierowca, witam. Udaremniony przemyt, czyli jednak nie wszystko. Lewa tylna opona. Myślałem, że wszystkie opony sprawdziłem, szczerze. Masakra. Jednej zabrakło, jak zwykle. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry, proszę o dokumenty. Dziękuję.
Pan jest z Kagastamu. No dobra, Murat Tariaki. Ilić 57. Okej, okay, pan jedziesz iliciem 57. 6230. To jest maksymalna waga. Nie przekracza pan jej, bardzo dobrze. Ile? O! Ale numer rejestracyjny już się nie zgadza. Zdjęcie po zdjęciu, tak pan wyglądasz. 25 października, 13 maja, to dobrze. Tranzyt 90F420. Uj. No dobra. Czy będzie jakiś sztuczny zwierzak, myślicie? Nie no, wyglądają wszystkie jak malowane, jak prawdziwe. Ta się rusza. I krówka też się rusza. Ale zwierzęta to jest w ogóle jako co? To nie jest jako jedzenie albo coś takiego. Nie no dobra, bo on jeszcze może być przemytnikiem zawsze, trzeba pamiętać, że jest z Kagastamu, a Kagastam w tym momencie istnieje szansa, że będą przemytnikami ludzie z Kagastamu. Aczkolwiek nie widzę żadnego problemu, z samochodem też nie widzę problemu. No dobra, proszę pana, pan po prostu nie przejedziesz. Dowód rejestracyjny do wymiany, ewentualnie blachy jakieś trefne pan żeś trafił. W chipsach pan żeś się wylosował, widocznie. Na razie, and have a nice day. Thank you, Richard. Dzień dobry, co pan w lodówce masz? Nic, na szczęście. Kierowca nie spełniał wymogów, czego jeszcze nie miał? A list przewozowy jeszcze się nie zgadza? No, była na to duża szansa. Kupuje to, sprzedaje wód. Ale drogo, panie, idź pan w ciul. Te ceny to pan, wiesz, tam na granicy może stać. Znowu Kagastam, niedobrze. To się zgadza. F4K, QK1, F9, Anand Cerenda... Cerenadim. Anand Cerenadim. Anand Cerenadim. Dobra, Grazduk, to by się chyba zgadzało, że to jest Grazduk. Dobra, waga by się zgadzała. NMK 8763WK. To się zgadza. Chemikalia 4, AGD 3 i materiały budowlane 4. AGD 3. Żywność, chemikalia, to by się zgadzało wszystko. Kurczę, teraz mnie dzwonią. Panie, ja tu sprawdzam ostatni pojazd na dzisiaj. Myślałem, że już wolne będzie. A chłop mi nagle takie rzeczy robi, nie? Każą mi odebrać ten telefon. Mówią, odbierz ten telefon. Ja tu dzwonię. To ja, twój telefon. Odbierz w końcu. Dobra, panie kolego. Ja nie wiem, czy tam coś u pana złego wyszło. Chyba nie, o dziwo. Dobra, jeszcze tak, na szybko spiszę, co pan żeś masz tutaj. Materiały budowlane, AGD, chyba się wszystko zgadza. Skrzynia mydła 4. Toaleta 1, pralka 2, 4. No dobra, no ja go wpuszczę, powiedzmy. Niech se jedzie. Tak na szybko nie znalazłem żadnych niedogodności u niego. I pójdziemy od razu to zrobić, no bo widocznie jest jakaś ważna rzecz, skoro to jest ważny telefon. Nie pamiętam, co to było, szczerze. O brutalnym pobiciu i uprowadzeniu mężczyzny na terenie tartaku. Chcemy, aby zajął się tą sprawą osobiście. Ja pierdzielę. To chyba łopata będzie nam potrzebna, nie? Rozmawiaj z kierownikiem tartaku. Dobra, nie chcę do nikogo dzwonić. Ale to jest tak, bardzo ważna rzecz w tym momencie. Bo istnieje szansa, czy to działa jako to? Chyba tak. Jest duża szansa, mamy to. Potrzebujemy wziąć sobie jeszcze to? To widły mi nie będą potrzebne chyba. No nóż się czasem przydaje, nie? Ale może nie tym razem. Znaczy ja to i tak przerzucę, dobra, nieważne, ja to do samochodu przerzucę. Rozmawiam z kierownikiem tartaku, po prostu pojedziemy, sprzedam od razu te rzeczy, żeby kaski się dorobić i jakoś damy radę.
Dzień dobry, pyk. O, patrzcie, tak robimy, idę odzyskać rzeczy, żeby nie było. No i od razu pojedziemy też po amunicję jakąś. Mamy 4000 ponad, a bidujemy w tym momencie, żeby nie było. Bida z nędzą trochę. No dobra, dojeżdżamy powoli do tego tartaku zafajdanego. Sprawdźmy, czy coś wiedzą na ten temat koledzy z tartaku. Siemano, kolego. Nie mam dużo amunicji, a mam wrażenie, że się będziemy strzelać tutaj. Dzień dobry, panie kierowniku tartaku. Koło godziny temu podjechał tutaj ten gość, zaparkował pod lasem, stał tak przez pewien czas, okej. Wyglądał, jakby na kogoś czekał. Gdy tylko wysiadł, nagle pojawił się czarny zawet, z którego wybiegło trzech facetów w kominiarkach. Oj. Aha. Dostał solidny łomot, a gdy już był nieprzytomny, wcisnęli go do bagażnika, odjechali na południe. No dobra. Przeszukaj samochód. Że tutaj jego samochód gdzieś powinien być, tak. Jest maluszek. Dzień dobry, dzień dobry. Tu jest jakaś teczka z tyłu. Portfel. Zapytaj kierownika o Kozlowa. Często wtyka w nos w nie swoje sprawy, Dimitri. No kurczę, Dimitri, masakra. Porozmawiaj z Kozlowem. Dobra, where Kozlow? No dobra, dawaj notes. Jestem coraz bliżej poznania prawdy. Muszę sprawdzić jeszcze pozostałe tropy. Porozmawiać ze sprzedawcą narzędzi, przeszukać magazyn w zajeździe pod pijanym niedźwiedziem, przepytać pracowników tartaków, zbadać ruiny w okolicy kamieniołomu. Przeszukaj ruiny. No, no to my zanim na ruiny pojedziemy, to jeszcze skoczymy właśnie. Kurczę, sprzedać to może. Nie mamy tak daleko z tego tartaku w teorii. Ale faktycznie bym pojechał to sprzedać. No dobra. Powinienem zdążyć chyba. No dobra, proszę państwa, dojeżdżamy do ruin i zobaczymy, co w tych ruinach takiego jest ciekawego, że musieliśmy tu przyjechać. O, widzę gagatków już. No to walka. Szykuje nam się walka w ruinach. Ty, o dziwo, mają dobrą broń. Ale z granatem to nie do mnie. O. Dobra, a co tutaj? Co to? Akta KGP. Tajna akta, list do Bernakowa. Siergiej, odkryliśmy, że jeden z naszych jest podwójnym agentem. Przez niego Iwan trafił wczoraj do obozu pracy. Bądź czujny, policja depczy nam po piętach. Boris Obernakow. Bardzo dobrze pan Obernakow zrobił. Ktoś tu zaledwie parę godzin już zdążył pobić innego więźnia. Iwan, no typowo, o Iwana mi chodziło właśnie. Tak. Dobra, po dobroci nie będzie chciał gadać, to pogada z moim nożem. W takim razie. Siemano, ty jesteś. Nie, to nie ty. Masz szczęście. To też nie ten. Dobra, z czym pogada? Z łomem. No woman. No woman, no cry. Dobra, ile, gdzie on może być? W innych czeluściach, to w tamtych zapewne będzie. W tamtej części kamieniołomu. On taki rudy był, pamiętam go. Tutaj będzie. O, siemano. Haha, wy policka bydlokę, to pozmyślała ja gawryczniczko? Zładku umrat! No, ja mam nadzieję, że coś powiesz. Halaćmy no! I co teraz? Widłami jeszcze chcesz dostać? Dobra, na cmentarz go zabrali, okej, kumam. No i tak, to jest ta misja z cmentarzem. To jest bardzo długa misja i taka se. Dobra. Właśnie taka se, bo jest długa po prostu. Ciekawe, pewnie są tu jakieś akta KGP, tylko trzeba byłoby dokładniej tę miejscówkę przeszukać.
Albo nie, to jest ta misja, dobra, tu jednak się trzeba udać na końcówkę. I tutaj znajdziemy go. Grigory Belov. Siemano, kolego, ale żeś załatwił tutaj typów. Ja pierdzielę, no. Towarzyszu, ładnie ich załatwiłeś. Naprawdę, jestem z ciebie dumny. A Karistan nie zasługuje na takich ludzi jak ty. Siemano, Grigory Belov. Paryżu, wać fundrać maja. Obrankowa brać ma torturo meno za to. Obrankowa brać. A ja madro widzięty, to on zadro il krwawa fista. Poznajać mianos, mesties, poznać przyjemnie. To bardzo dobrze, bardzo dobrze, Grigory Belov. Nie mów już więcej, bo kurczę się wykrwawisz. To madre pomskają hospital. O, już, cichutko. Cichutko, cichutko, cichutko już, Gregory. Już. Cichutko. Wać was duro! Wiedząc, że zebrane przez Belova informacje mogą pokrzyżować plany rebeliantów, postanawiasz dobić konającego detektywa. Na podstawie przekazanych przez ciebie wskazówek policja prowadzi poszukiwania w lasach Karikatki. Okazuje się, że współpraca Krwawej Pięści z gangiem Obernakowa sięga głębiej niż można było przypuszczać. Aha. A to w sumie mógł tego, mógł go nie zestrzelić, tylko go zamknąć tam, nie? I tyle. Sam by w końcu umarł. No, stanąłeś po stronie Krwawej Pięści, proszę państwa, ale kaski zarobiliśmy jeszcze przy okazji. Holy shit. No i mamy, akuratnie, w ten sposób kończymy kolejny piękny dzień na straży prawa i porządku.